Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens haben in Weimar eine gemeinsame Erklärung zur europäischen Zukunft verabschiedet. Darin fordern sie umfassende Hilfe für die Reformstaaten in Mittel- und Osteuropa sowie für die Sowjetunion. Wörtlich heißt es, Europa darf nicht durch neue Grenzen zwischen Arm und Reich zerschnitten werden. Dieses ist das erste gemeinsame Treffen der Außenminister Frankreichs, Polens und Deutschlands, der Außenminister dreier Staaten und Völker, die in einer besonderen Weise und schicksalhaft miteinander verbunden sind. Dieses Treffen findet statt nicht nur am Tage des Geburtstages Goethes in dieser Stadt, die für die Kultur Deutschlands und Europas eine so große Bedeutung hat, sondern dieses Treffen findet auch statt in einer Zeit, in der sich für Europa große Chancen ergeben, aber in dem sich Europa auch vielen Ungewissheiten gegenüber sieht. Gerade in einer solchen Zeit ist es wichtig, dass unsere Staaten und Völker auf das Engste miteinander zusammenarbeiten und ein Beispiel europäischer Verantwortung und Stabilität geben. Wir haben gestern und heute über die Zukunft unserer Beziehungen und über die Zukunft Europas gesprochen. Und wir haben dabei eine gemeinsame Erklärung verabschiedet. Eine Erklärung, die wir unter die Überschrift stellen, Frankreich, Polen und Deutschland in der Verantwortung für Europas Zukunft. Welch ein großer Tag. Cóż za wielki dzień. Dokładnie 30 lat temu, co do dnia. Wspólna odpowiedzialność za Europę. Francja, Polska i Niemcy wspólnie, jako trójkąt. Weimarski trójkąt. Serdecznie witam w Weimarze. Ekscelencjo, panie ambasadorze, panie ministrze, witam również panią przewodniczącą Landtagu Parlamentu Krajowego, pana burmistrza oraz posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy z perspektywy Turyngii i dla Turyngii dbają o sprawy europejskie w Parlamencie Europejskim. 30 lat temu. Tak, wtedy też obchodziliśmy urodziny Goethego, jak i dziś. Cieszymy się bardzo. Przede wszystkim był to ogromny, wspaniały dzień dla Europy. Decyzja, żeby tu w Weimarze spotkało się trzech ministrów spraw zagranicznych krótko po upadku muru berlińskiego. A teraz, 75 lat po zakończeniu wojny, która rozpoczęła się od ataku na Polskę, zniszczenie wartości ludzkich, humanistycznych, zniszczono wszystkie wartości, przekroczono wszystkie granice. Tym ważniejsze jest pomyśleć o tym, że 75 lat temu skończyła się II wojna światowa, 60 lat temu wybudowano mur berliński, a 30 lat temu powstał Trójkąt Weimarski. Szanowni Państwo, serdecznie witam w Weimarze i witam również z Weimaru wszystkich tych, którzy oglądają nas w Polsce i Francji. Witam pana ministra Roland Dumas, który obserwuje również naszą uroczystość i miło mi przekazać panu najserdeczniejsze pozdrowienia. Jeszcze, panie i panowie, chcę uzmysłowić państwu pewien związek natury osobistej. Kiedy mówimy z perspektywy Trójkąta Weimarskiego, trzeba wiedzieć, skąd wywodzimy się w sensie czy w wymiarze emocjonalnym. Moja babcia ze strony ojca pochodzi z Mazur. Mówiła płynnie po polsku i po niemiecku. Dziadek ze strony matki pochodzi z Hesji Nadreńskiej. Najgorsze słowo, jakie od niego słyszałem, to separatysta. To prawie tak, jakby jego babcia mówiła komunista. Separatysta w Hesji to była największa obelga. To byli ci,
którzy podejrzewani byli o to, że chcą dokonać oddania Hesji pod władzę Francji. Jeśli popatrzeć na to, że moja rodzina jest niejako napiętnowana tymi perspektywami, to wiemy, jaką drogę trzeba było przebyć w tych ostatnich kilkudziesięciu latach i jaka to szansa tu w Weimarze otwarła się 30 lat temu, kiedy trzech ministrów spraw zagranicznych powiedziało wspólnie: niemiecka, francuska i polska perspektywa to perspektywy spoglądania na Europę i to Europę pokojową. Dlatego cieszę się jako premier Turyngii, że dziś po równo 30 latach wolno mi powiedzieć, że ta współpraca partnerska z Małopolską, z Krakowem, z regionem Hauts-de-France, z Lille, cieszę się, że w Lille miałem okazję podpisać reedycję traktatu o współpracy, a w tej chwili pracujemy nad odnową partnerstwa z Małopolską. W Krakowie w przyszłym roku zaplanowane jest takie spotkanie. Nawet w tak dziwnych, szalonych czasach, w czasach pandemii koronawirusa, Francja i Polska były krajami, gdzie staliśmy razem, pomagaliśmy sobie nawzajem przetrwać ten trudny czas. I to dla mnie europejska normalność. Gdy młodzi ludzie mogą sobie wyobrazić, że nie dzielą ich granice, gdy nie trzeba się zastanawiać, gdzie stoi szyld, który sygnalizuje, że przekraczamy granice. To właśnie daje nam siłę do tego, by wspólnie budować i myśleć o przyszłości Europy. Witam bardzo serdecznie w Weimarze na 30-leciu powstania Trójkąta Weimarskiego. Pozwólcie Państwo nam wspólnie wypełnić to treścią, bo Europa potrzebuje takiej pokojowej perspektywy. Wszystkiego dobrego. Vielen Dank, Bodo Ramelow. Serdecznie dziękuję panu premierowi Bodo Ramelow. Witam bardzo serdecznie. W trzech językach witam pana ambasadora profesora Andrzeja Przyłębskiego. Witam niezmiernie serdecznie. 30 lat Trójkąta Weimarskiego. Dzisiaj będzie również wręczana Nagroda Trójkąta Weimarskiego i myślę, że państwo mają takie odczucie jak ja. Ciekawa jestem, kto tę nagrodę otrzyma. Laureaci są z nami na sali. Cieszę się, że wiele osób z Polski, Francji i Niemiec może uczestniczyć tu na żywo, ale również poprzez transmisję online w tych uroczystościach. Mamy tutaj gości z Polski, Francji i będą wspólnie zastanawiać się nad tym, w czym tkwi siła Trójkąta Weimarskiego, jak można nadać mu jeszcze więcej energii i impetu i co młode pokolenie sądzi i myśli o wspólnym życiu w tej konfiguracji trzech krajów. Będziemy mieli świadków historii, świadków wydarzeń i zapytamy również obywateli Weimaru, czy coś im mówi hasło Trójkąt Weimarski. Ale najpierw oddajmy głos pani ambasador Republiki Francji w Niemczech, Anne-Marie Deco. Das Weimarer Dreieck, dessen 30-jähriges Bestehen wir dieses Jahr feiern, geht aus einer Vereinbarung zwischen dem französischen, dem deutschen und dem polnischen Außenminister, Herrn Dumas, Genscher und Skubiszewski, bei einem Treffen 1991 in Weimar anlässlich der Feierlichkeiten zu Goethes Geburtstag hervor. Das Weimarer Dreieck verschrieb sich auf Anhieb der Freundschaft und der kulturellen, historischen und politischen Vielfalt unserer Länder in einer gemeinsamen Schicksalsverbundenheit, wie es so schön in der Erklärung von 1991 heißt, die sich heute ganz konkret in der Europäischen Union äußert. Gleichzeitig ist Weimar ein Kristallisationspunkt der europäischen Kulturgeschichte und hat damit einen wertvollen Beitrag zur Entstehung und zur Festigung eines europäischen Geistes beigetragen, der neben der Vielfalt der nationalen Eigenheiten existiert. In einem Gespräch mit Eckermann sagte Goethe 1829, dass große weltgeschichtliche Begebenheiten sich meist nach der zweiten Hälfte oder gar zum Schluss eines Jahrhunderts ereignen würden. Für das Weimarer Dreieck trifft das vollkommen zu. Heute ist das Weimarer Dreieck ein Format des vertieften Austausches und der zukunftsorientierten Zusammenarbeit
zwischen unseren drei Ländern, das Frankreich sehr am Herzen liegt. In einem Kontext, in dem die EU vor großen Herausforderungen steht, etwa dem Brexit, der Migrationskrise, der Pandemie oder dem Verhältnis zu Russland, bleibt das Weimarer Dreieck eine wesentliche Plattform, die es uns erlaubt, uns für den europäischen Zusammenhalt und für die zentralen Zukunftsprojekte einzusetzen. Den digitalen Wandel, den Kampf gegen den Klimawandel und die Stärkung unserer strategischen Autonomie. Aber diese Herausforderungen können wir nur unter Berücksichtigung der gemeinsamen Werte angehen, die unserem demokratischen und gesellschaftlichen Modell zugrunde liegen und der Europäischen Union ihren eigentlichen Sinn verleihen. Nur auf diese Weise können wir den Geist des Weimarer Dreiecks mit Leben füllen. Der damalige Oberbürgermeister Weimars, Dr. Klaus Büttner, erklärte anlässlich der Gründung des Weimarer Dreiecks, ich zitiere, wir in Weimar wollten Scharnier zwischen den alten Demokratien im Westen und den neuen im Osten sein. Ende des Zitats. In diesem Sinne begrüße ich die Rallye, an der junge Deutsche, Franzosen und Polen teilnehmen werden, um sich auf die Spuren der französischen und polnischen Präsenz in Weimar und Thüringen zu begeben. Das Institut Français Thüringen ist mitbeteiligt und ich möchte seiner Leiterin, Franka Günther, ganz herzlich dafür danken. Die französische Botschaft vermochte auch einen Beitrag zur historischen Ausstellung über das Weimarer Dreieck in der Weimarhalle zu leisten. Wir konnten einige Fotos aus dem Archiv des französischen Außenministeriums in Paris ausfindig machen. Und ich habe mich sehr über die effektive Zusammenarbeit mit den Veranstaltern und Veranstalterinnen gefreut. Der Preis des Weimarer Dreiecks zeichnet jedes Jahr zivilgesellschaftliche Beiträge zur Stärkung der trilateralen Beziehungen zwischen unseren drei Ländern aus, hauptsächlich in den Bereichen Kultur und Bildung. Und ich möchte an dieser Stelle Herrn Dieter Hackmann sehr herzlich danken, der sich als Präsident des Vereins Weimarer Dreieck mit großer Überzeugung für die konkrete Zusammenarbeit unserer drei Länder engagiert. Der Verein Weimarer Dreieck leistet einen sehr wichtigen Beitrag für die Stärkung unserer trilateralen Beziehungen auf ganz konkreter Ebene. Und ich freue mich auf die heutige Preisverleihung der Ausgabe 2021. Schließlich möchte ich die französische EU-Ratspräsidentschaft im ersten Semester 2022 erwähnen. Unser Hauptziel besteht darin, die Souveränität der EU, das heißt die Fähigkeit der EU, sich in allen Bereichen zu behaupten und ihren inneren Zusammenhalt zu stärken. Dabei ist sowohl die soziale als auch die gesellschaftliche Dimension von besonderer Bedeutung. Denn Europa ist ein Projekt der Solidarität und der Konvergenz, deren Grundlagen die Freiheit, die Sicherheit und der Wohlstand sind. Deshalb wollen wir die Zukunft mit ehrgeizigen Ambitionen vorbereiten, sowohl um den digitalen Wandel erfolgreich durchzumachen, als auch gegen den Klimawandel zu kämpfen. Dabei spielt das Zusammengehörigkeitsgefühl eine wesentliche Rolle, in welchem besonders große Potenziale an Kreativität liegen. Mit dem Weimarer Dreieck wollten wir sie einfach vervielfachen. Ich danke Ihnen alle für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche dem Weimarer Dreieck einen schönen Geburtstag. Vielen Dank, ein schöner Dziękujemy. Piękne urodziny, minister Michael Roth. To słuszne hasło, tym bardziej, że pan minister też niedawno obchodził urodziny. Szczegółów nie zdradzimy. Pan Michael Roth od 2013 roku jest sekretarzem stanu do spraw europejskich w niemieckim MSZ-cie, jest pełnomocnikiem do spraw współpracy niemiecko-francuskiej, a z Trójkątem Weimarskim związany od lat. I chyba nie po raz pierwszy uczestniczy pan we wręczeniu nagrody. Zna pan doskonale te konstelacje i zdradzę również, że dorastał pan w czasach, kiedy istniała jeszcze żelazna kurtyna i trudno było pomarzyć o czymś takim jak Trójkąt Weimarski. Pochodzi pan z pogranicza Turyngii i Hesji. I dzisiaj chciałabym z panem pomówić o następującej sprawie. Jak ocenia pan sukcesy Trójkąta Weimarskiego? Przede wszystkim chcę podziękować władzom Turyngii za tę inicjatywę i zorganizowanie tej uroczystości, która dowodzi,
że Trójkąt Weimarski jest zakotwiczony nie tylko w umysłach i sercach rządów w Paryżu, Warszawie i Berlinie, lecz również płaszczyzna regionalna. Obywatelki, obywatele, zwłaszcza Turyngii, z którą też czuję się związany. To na pewno sukces. Drugi sukces polega na tym, że jesteśmy zjednoczeni w Unii Europejskiej. Kiedy 3 dekady temu powstawał Trójkąt Weimarski, nie było to jeszcze wcale pewne. Możemy teraz powiedzieć, że ten arbitralny podział Europy został przezwyciężony. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej należą do naszej wspólnej drużyny i to wielki sukces. Oczywiście przy wszystkich kontrowersjach czy konfliktach istnieje ścisła współpraca w kwestiach naprawdę podstawowych. Sądzę, że to szansa, która tkwi właśnie w Trójkącie Weimarskim. Współpraca niemiecko-francuska często opisywana jest słowami, no cóż, znają się od tak dawna, współpracują od tak dawna, to normalne, że to tak działa. Ale przede wszystkim istotne jest to, że współpraca ta polega na ciągłym wykuwaniu kompromisów, tak by ta współpraca była też interesująca dla innych, ale mamy w Unii Europejskiej 27 krajów partnerskich, także te kraje z Europy Środkowo-Wschodniej, które nie tak długo jeszcze należą do Unii Europejskiej, powinny jak równy z równym móc liczyć na wysłuchanie, wnosić swoje pomysły, współdecydować, a jeżeli znajdzie to oparcie w społeczeństwie obywatelskim, to Trójkąt Weimarski ma wielki potencjał. Odpowiedzialność za wspólne losy. To hasło, które padło i na pewno dzisiaj jeszcze padnie. Jak można by lepiej jeszcze ideały ojców założycieli Trójkąta Weimarskiego lepiej wdrażać? Dyplomacja to jedno, społeczeństwo obywatelskie to druga płaszczyzna. Gdzie dostrzega pan potencjał, panie ministrze? Po pierwsze, wszystkie trzy kraje powinny jasno deklarować to, co czyni nas Europejczykami. Nie wspólna waluta, nie wspólny rynek, lecz wartości. Demokracja, niezależność sądownictwa, respekt, poszanowanie praw mniejszości etnicznych, społecznych, seksualnych. To jest wspólnota w sensie wolności słowa, wolności pracy i mediów. I tu musimy szukać punktów stycznych. Druga sprawa aktualna, kiedy mówimy o suwerenności europejskiej, życzymy sobie w przyszłości Unii Europejskiej takiej, kiedy jeśli Stany Zjednoczone wycofają się z areny międzynarodowej w jakichś sprawach, będzie w stanie ratować ludzkie życie. Musieliśmy wycofać się z Afganistanu, z Kabulu, bo Stany Zjednoczone zadecydowały również o wycofaniu wojsk. Z możliwych do zrozumienia powodów. Nie możemy tam zostać sami. I to dla nas w Unii Europejskiej, w Polsce, Francji, w Niemczech, które są członkami NATO, to jest dla nas niezbywalny i kluczowy element. Trzecia sprawa, zwalczanie pandemii koronawirusa. Ten wirus nie legitymuje się paszportem, nie przejmuje się granicami. Dlatego słuszne było nie tylko to, że solidarnie wspieraliśmy się, jak powiedział już premier Ramelow, ale że zaopatrzenie w szczepionki uruchomiliśmy wspólnie. Trwało to długo, początki były trudne, droga była wyboista, ale teraz musimy przyczynić się wspólnie do tego, żeby Unia Europejska w innych częściach naszego globu przyczyniła się do tego, żeby ludzie byli chronieni przed chorobą przez tę szczepionkę. I wreszcie na zakończenie, choć nie jest to mniej ważne, ochrona klimatu. Musimy nawzajem dodawać sobie odwagi. Unia Europejska wytyczyła tak ambitne cele w dziedzinie ochrony klimatu. Jesteśmy liderem światowego ruchu w tą stronę, natomiast musimy pokazać, jak to się powinno stać. Potrzebne są zrównoważone również w sensie społecznym mechanizmy dla tych, których to nieco martwi, niepokoi. Chodzi o zaopatrzenie w energię w Polsce, w Niemczech, w Francji. Nie chodzi o to, żeby wytykać komuś słabości czy błędy. Trzeba popatrzeć na to, co jest naszą siłą i jak się nawzajem wzmacniać. A teraz o podobnym temacie
silne i słabe strony. O tym, o to pytamy mieszkanki, mieszkańców Weimaru. Padają bardzo ciekawe odpowiedzi na pytanie, czy znacie Państwo hasło i pojęcie trójkąt weimarski. A do głosu dojdzie również ktoś, kto uczestniczył w tych wydarzeniach w 1991 roku. Dziękuję, panie ministrze. A teraz zobaczmy sondę uliczną w Weimarze. Nein, und ich hoffe nicht, dass ich mich jetzt komplett bloßstelle. Ich weiß es wirklich nicht. Gibt's das noch? Also ich meine, ist das etwas Aktuelles? Das Weimarer Dreieck war doch dieses Austauschprogramm oder dieser Austausch zwischen Frankreich, Polen und Deutschland. Das weiß ich nicht. Noch nie gehört? Nein. Ist, glaube ich, ein Gesprächsformat zwischen Polen, Deutschland und Frankreich. Politisch wichtig für die europäische Integration und die Europapolitik, aber ich glaube auch für die Versöhnung zwischen den drei Gesellschaften. Ich hatte 1990 das Vergnügen, die beiden Außenminister durchs Goethehaus zu führen. Und Genscher und Dumas haben sich dann in eine Nische zurückgezogen. Ich bin mit ordentlich im Abstand stehen geblieben, außerhalb von Hördistanz. Und dann haben die beiden geredet und nach ein paar Minuten winkte mich Genscher ran und sagte, wir, Dumas und ich, Hans-Dietrich Genscher, haben uns darauf geeinigt, im nächsten Jahr den Polen dazuzunehmen. Dann ging es da noch zwei Sätze hin und her und dann habe ich gesagt, und wenn Sie das wünschen, bringe ich mich und die Stadt Weimar gerne in die Vorbereitung mit ein, in die technische Vorbereitung. Und so kam es dann, dass dann im August 1991 diese drei Außenminister sich hier in Weimar trafen, hier im Elefant ein großer Empfang stattfand und während des Abendessens ich dann hingegangen bin und habe mir als Beweis, dass das tatsächlich stattgefunden hat, in das offizielle Programmheft drei Unterschriften geben lassen, nämlich die von Skubiszewski, Genscher und Dumas. Und im Interview sagte er dann noch so schön. W wywiadzie Klaus Büttner powiedział jeszcze, a potem wszystko się rozpoczęło. Wiele rzeczy zostało wprawionych w ruch, jeżeli chodzi o partnerstwo miast, miasta, regiony rozpoczęły spotkania. Regiony, z którymi Turyngia utrzymuje bliskie kontakty i jeden z tych regionów partnerskich to województwo małopolskie. Usłyszymy teraz przesłanie pana Witolda Kozłowskiego. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w dzisiejszym spotkaniu i cieszę się, że choć zdalnie możemy wspólnie świętować 30. rocznicę utworzenia Trójkąta Weimarskiego. Trzy dekady temu fundamentalnym celem inicjatywy ministrów spraw zagranicznych naszych krajów było kontynuowanie budowy silnej, pozbawionej podziałów Europy. We wspólnym oświadczeniu ministrowie uznali, że Polacy, Francuzi i Niemcy są w sposób szczególny odpowiedzialni za wypracowanie w Europie takich form dobrego sąsiedztwa, które sprawdzą się w przyszłości. Mówiąc o współpracy weimarskiej, należy jednak podkreślić nie tylko jej wymiar polityczny, ale także społeczny, jak również aspekt szczególnie istotny z naszego punktu widzenia, współpracę miast i regionów. Dla województwa małopolskiego współpraca z Turyngią i francuskim regionem Auvergne-Rhône-Alpes ma kluczowe znaczenie. Na przestrzeni lat wspólnie zrealizowaliśmy wiele projektów z różnych dziedzin. Wspólnie nawiązujemy i rozwijamy dobre relacje na poziomie społeczeństwa obywatelskiego. Naszych partnerów z Turyngii i Auvergne-Rhône-Alpes mogę śmiało nazwać przyjaciółmi Małopolski. Z okazji dzisiejszego jubileuszu pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa, zarówno obecnych w Weimarze, jak i łączących się za pośrednictwem internetu. Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia Małopolski, mając nadzieję, że zachęci Państwa do tego przygotowany przez nas film. Liebe Grüße aus Małopolska. Meyer wird Małopolska. Polska.
looks through the garden. She feels the morning dew on her skin. Then she caresses the soft petals, and the star will begin. She got the seeds right in her pockets. She feels the earth is dark and smooth. She let them fall and sits next to them and waits there for the moon. Garden lady, she grew paradise. Garden lady, the secret you disguise. She feels the roots are growing deeper, and soon the trees will bear their fruit. She let them fall and sits next to them and waits there for the moon. Garden lady, she grew. She caresses the soft petals. Endless time will begin. The endless time will begin. The endless time will begin. Dank an Ofelia Ariadne. Dziękuję Ofelii Ariadne, dziękuję muzykom, bo Państwo też prawie jesteście trójkątem weimarskim, uosobieniem, ponieważ flecistka pochodzi właśnie z Francji, studiuje Pani na Wyższej Szkole Muzycznej w Weimarze. Zresztą muzyka zawsze łączyła, jest językiem międzynarodowym. A jeśli chodzi o muzykę, to trzeba dosyć wcześnie rozpocząć pracę, ćwiczenia, jeżeli chce się odnosić sukcesy. Również jeżeli chodzi o trójkąt weimarski, to należy wcześnie zacząć. Wprawdy jest to nie trójkąt, a trójkącik weimarski, czym to trójkąt weimarski jest, o tym następny film. So schön unkompliziert kann Europa sein. 65 Kinder aus Frankreich, Polen und Deutschland fanden sich im Mai für eine Woche im thüringischen Nordhausen zusammen, um beim gemeinsamen Musizieren sich und die jeweiligen nationalen Besonderheiten besser kennenzulernen. Der Verein Weimarer Dreieck e.V. hatte bekannte Liedermacher eingeladen, mit den Kindern ein gemeinsames Programm für den Europatag in Erfurt auszuarbeiten. Für die Künstler eine wichtige und ehrenvolle Aufgabe. Europa ist unser aller Zuhause und ich glaube, die Kinder sollen das ganz früh spüren. Dieses viel beschworene Haus Europa muss auch Kinderzimmer haben und daran arbeiten wir gerade. Das ist das erste Mal, dass ich mit Kindern arbeite. Ich habe zwar schon eine musikalische Comedy für Kinder geschrieben, aber ich habe bisher nie mit Kindern selber gesungen. Es macht mir wirklich sehr viel Spaß zu sehen, wie die Kinder sich die Lieder einprägen und wie sie dann gemeinsam mit mir singen. Schon die Begrüßung der Künstler war etwas Besonderes und hat Eindruck hinterlassen. Cudownie, powitały mnie moją piosenką. Wie die Kinder mich hier willkommen geheißen haben, das war einfach wunderbar. Sie haben mich mit meinem Lied, wenn die Kinder Flaggen malen würden, begrüßt, in dem es darum geht, dass die Fahnen von diesen drei Ländern, also Deutschland, Frankreich und Polen, fünf Farben haben. Und jede davon kommt in jeder Flagge einmal vor. Und den Rest kann man in den Augen der Kinder und in ihrem Lächeln sehen. Es war einer der schönsten Arrangements von diesem Lied, was ich je gehört habe.
przez dzieci polskie, niemieckie i francuskie. Das Weimarer Dreieck ist 1991 als Forum für gemeinsame Gespräche von den damaligen Außenministern Frankreichs, Polen und Deutschland gegründet worden. Um auch die Zivilgesellschaft zu beteiligen, ist 2010 der Verein Weimarer Dreieck gegründet worden. Das Angebot richtet sich bislang hauptsächlich an Jugendliche. Das neueste Projekt ist nun das Weimarer Dreieck für Kinder, das Weimarer Dreieckchen. Einer Woche intensiven Probens gab es dann am Freitag die Generalprobe vor Eltern und geladenen Gästen. Erstaunlich, was die Kinder, Betreuer und Künstler in dieser Zeit geleistet haben. Nicht nur musikalisch, da standen nicht mehr Kinder aus drei Nationen auf der Bühne, sondern Freunde. So viel zum. To tyle na temat edycji Trójkąta Weimarskiego dla dzieci. A teraz zapraszam burmistrza Weimaru na scenę. Weimar to miasto kultury, ale także miejsce, które łączy kultury. Mówiliśmy o trójkącie, również kultura filmowa jest jednym z elementów tej współpracy. Klaus Büttner opowiadał o tym, jak w roku 1991 wszystko się rozpoczęło. Zamość Loara to miasta partnerskie we Francji i w Polsce. Dużo jest także zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego z obu stron. Z drugiej strony wymiar polityczny. Dlatego też chciałbym zadać pytanie, jak chciałby pan wzmocnić wspólnotę Trójkąta w nadchodzących dekadach? Chyba w ostatnim materiale było widać, co dzieje się, kiedy spotyka się młodzież, kiedy spotykają się dzieci. I to jest olbrzymi cel Trójkąta Weimarskiego na poziomie politycznym. Ten format do prowadzenia dialogu musi być kontynuowany i z całą pewnością można zintensyfikować te rozmowy. Można się spotykać co rok, czy co dwa lata, ale przede wszystkim musimy także na innych płaszczyznach społeczeństwa ten trójkąt pielęgnować. I dokładnie to też robimy w Weimarze. Przed chwilą żegnałem grupę młodzieży, która była w Weimarze, spotykając się wokół miejsc historycznych, związanych z historią Polski, Francji, pamiętając oczywiście o trudnym dziedzictwie Weimaru w tym względzie. Mam nadzieję, że w najbliższych latach także uda nam się kontynuować współpracę na płaszczyźnie sportowej, choćby z naszym miastem partnerskim w Polsce, czyli z Zamościem. Jeżeli chodzi o rozmowy polityczne, to właśnie jednym z założeń na najwyższym poziomie politycznym jest to, aby partnerstwo było realizowane, aby było wypełniane życiem także na pozostałych płaszczyznach społecznych. Pani ambasador Francji mówiła o wspólnym związku, o wspólnych losach. W pobliżu plac, który nosi imię Stefana Eizela, który był jednym z członków francuskiej Résistance i
Stąd chciałbym zadać pytanie, w jaki sposób można tę inną perspektywę realizować w Trójkącie. Rzeczywiście zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, także nasze oddanie sprawie, aby nigdy więcej nie powrócił faszyzm, aby nie wróciły te bolesne doświadczenia. Tak naprawdę możemy to przezwyciężyć, także wzajemne stereotypy, przez wzajemne poznanie się. Musimy o tym pamiętać także w obecnych czasach. Mówił o tym pan minister Roth w sensie ochrony przed zmianami klimatycznymi, także ochrony i pomocy uchodźcom. To są wszystkie elementy, o których trzeba rozmawiać. Nie na zasadzie wzajemnego pouczania się, ale korzystania ze wzajemnych doświadczeń. I dokładnie tak też było w roku w 91. I jeżeli spojrzymy na stowarzyszenie, które zajmuje się pielęgnacją tradycji Trójkąta Weimarskiego i przewodniczącego prezesa, pana Dietera Hackmana, to dokładnie to też jest praca, jest wykonywana. I dzięki temu korzystamy też z genius loci Weimaru. Zapraszam pana Dietera Hackmana do nas. Pan jest prezesem Stowarzyszenia Trójkąt Weimarski. Zresztą na wstępie była mowa o tym, że dzisiaj zostanie wręczona Nagroda Trójkąta Weimarskiego. Chcielibyśmy się od pana dowiedzieć, co jest szczególnego w tej nagrodzie, ilu było kandydatów i co jest szczególnego. Jeżeli chodzi o format Trójkąta Weimarskiego, to spotykają się ludzie po to, aby się poznać, żeby wspólnie rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami. Taki jest aspekt społeczeństwa obywatelskiego w tej wymianie. Szczególnie cieszymy się, kiedy spotykają się młodzi ludzie i tak nawiązuje do dzisiaj wręczanej nagrody. Tak jak widzieliśmy podczas ostatniego filmu, młodzież, dzieci bardzo szybko nawiązują kontakty. Pojawia się tolerancja, otwartość. Już po raz 10 będziemy wręczali tę nagrodę i to jest nagroda za zaangażowanie społeczne. We wszystkich naszych krajach realizowane są doskonałe projekty. I chciałbym w tym miejscu podziękować pani dyrektor Lorenz, gdzie w jej Muzeum Bauhausu będziemy właśnie podsumowywali historię współpracy. Różne były obszary, muzyka, nauka, sztuka, właściwie ze wszystkich obszarów mieliśmy już laureatów naszej nagrody. Dziękujemy tym podmiotom, które nas wspierają i na niwie politycznej, i społeczeństwa obywatelskiego. 2000 euro, taka jest nagroda. To firma Weimar, a poza tym także dziękuję panu ambasadorowi Przyłębskiemu, dlatego że ambasada Polski także partycypuje w kosztach tej nagrody. Panie ambasadorze, już od kilku lat piastuję stanowisko ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec. Trójkąt Weimarski jest państwu, zresztą przy wielu okazjach panie ambasadorze wspomina o tym, jak ważny to jest element, który pokazuje, jak wielobarwne może być spotkanie w ramach Trójkątu Weimarskiego. Dziękuję bardzo i zapraszam pana ambasadora do wygłoszenia laudacji Nagrody Trójkąta Weimarskiego. Sehr geehrter. Wielce szanowny panie premierze, wielce szanowna pani przewodnicząca Parlamentu Krajowego Turyngii, szanowny panie ministrze, szanowny panie prezydencie miasta, szanowny panie przewodniczący stowarzyszenia, panie i panowie. Trójkąt Weimarski świętuje swoje 30-lecie.
Będziemy przypominać sobie wielokrotnie spotkanie trzech ministrów spraw zagranicznych w 1991 roku, którzy mieli wówczas ten wizjonerski pomysł. Będziemy przyglądać się tym minionym 30 latom. Będziemy również analizować, jak udało się, co udało się osiągnąć w tym formacie i jaką rolę odgrywa on w dzisiejszych czasach. Trójkąt Weimarski symbolizuje wielką politykę europejską, spotkania na szczeblu prezydentów, szefów rządów, ministrów spraw zagranicznych. Notabene ministrowie spraw zagranicznych spotkają się tu w Weimarze już 10 września. Laudacja to jednak nie okazja do jakichś szerokich analiz, dlatego pozwólcie Państwo mi na zaledwie parę słów tytułem wstępu na temat samego Trójkąta Weimarskiego. 30 lat temu motywacje i cele można było łatwo zdefiniować. Miał to być format, który zbliży Polskę do Unii Europejskiej poprzez pogłębioną współpracę z krajami członkowskimi, które określano mianem siły napędowej czy motoru Unii Europejskiej, ale... der Zusammenarbeit innerhalb der EU. Viele Mitgliedstaaten treffen sich in verschiedenen kleineren mniejszych konstelacjach, by wymieniać się opiniami czy uzgadniać, harmonizować swoje stanowisko. To w żaden sposób jednak nie umniejsza znaczenia Trójkąta Weimarskiego, który ma charakter wyjątkowy. Bez wątpienia tak jest. Jest to bowiem konfiguracja dwóch wielkich krajów członkowskich, trzech krajów członkowskich, dużych, które wnoszą zupełnie inne perspektywy regionalne i to jest prawdziwa wartość dodana. Choć ostatnie spotkanie na szczycie odbyło się już ponad 10 lat temu, to znaczenie jest istotne, ponieważ Trójkąt Weimarski oddolnie funkcjonuje wspaniale. Posłużę się praktycznym przykładem, w którym uczestniczyła również moja ambasada. W maju odbyło się spotkanie, wideokonferencja szefów działów Azji i Pacyfiku naszych trzech MSZ-ów, a nasi niemieccy przyjaciele z niemieckiego ministerstwa korzystali z pomieszczeń udostępnionych przez naszą ambasadę. Wielka polityka nie odgrywa jednak głównej roli. Mam przywilej, możliwość mówienia o innych płaszczyznach Trójkąta Weimarskiego, które są bardzo ważne, choć nie tak obecne w mediach. Chodzi bowiem o kontakty społeczeństw obywatelskich. Dopiero te międzyludzkie spotkania napełniają czy wypełniają życiem to, co postanowi wielka polityka. W tym roku mamy okazję świętować jeszcze jeden jubileusz. Chodzi o Nagrodę Trójkąta Weimarskiego, przyznawaną przez prezydenta miasta Weimaru Stowarzyszenie Trójkąt Weimarski. Po raz 10 już ta nagroda będzie wręczona. Jako ambasada wspieramy tę inicjatywę z pełnego przekonania, bo doceniamy społeczne zaangażowanie stowarzyszenia. Chcę tutaj wymienić przede wszystkim pana Dietera Hackmana, prezesa stowarzyszenia, i panią Karin Drexler, jego zastępczynię. Jako członek jury nasza ambasada co roku ma okazję zapoznać się z ciekawymi kandydaturami do nagrody. Projekty, które w tym roku spłynęły, odzwierciedlają całą paletę współpracy kulturalnej w dziedzinie szkolnictwa zawodowego, seminaria na tematy polityczne i wiele, wiele innych. Nagroda cieszy się coraz większą popularnością i jest bodźcem do inicjowania nowych projektów lub kontynuacji już istniejących. Także w tym roku nasze oczekiwania nie zostały rozczarowane. Konkurencja była silna, ale jak w przypadku większości nagród, zwycięzca może być tylko jeden. Chciałbym w tym miejscu podziękować i pogratulować wszystkim zgłoszonym do nagrody, ale szczególnie mocno chcę podkreślić tutaj projekt, który zwyciężył. Kinema to inicjatywa dla szkół z dziedziny sztuki filmowej. Kinema
rozpoczęła swoją działalność jako inicjatywa niemiecko-francuska, a potem w duchu formatu weimarskiego rozszerzona o partnera polskiego. Wiem, że w ubiegłych 2 latach żadna polska szkoła nie brała udziału w tym projekcie, ale mam nadzieję, że to wyjątek i liczymy mocno na kontynuację w formacie potrójnym. Jednocześnie chcielibyśmy też uczcić historyczne zasługi inicjatorów i ojców założycieli tego formatu. Sztuka filmowa doskonale spełnia wymogi tego, by opowiadać o Trójkącie Weimarskim i propagować go. Wszystkie te 3 kraje wniosły ogromny wkład w rozwój sztuki filmowej. Może niewłaściwe byłoby tutaj nazywanie poszczególnych osób, wielkich nazwisk, ale kilka przychodzi mi spontanicznie na myśl. Takie nazwiska jak Volker Schlöndorff, Jean-Luc Godard, Krzysztof Kieślowski, Alain René, czy Andrzej Wajda, albo Fritz Lang. To nazwiska, które odcisnęły niezapomniane piętno na kinie europejskim. Autorzy filmów, które ciągle są oglądane i żywo dyskutowane. Bardzo interesujące jest też założenie projektu Erasmus+, który powstał na bazie Kinema. Europa należy do nas. To rekonstrukcja losów biografii francuskich, polskich i niemieckich żołnierzy. To dla młodych ludzi okazja, by zapoznać się w bardzo intensywny, ale i praktyczny sposób z trudnymi aspektami naszej wspólnej historii. Tak historia staje się żywa i, nie łudźmy się, w ten sposób uczniowie mogą w znacznie efektywniejszy sposób niż w innej postaci dowiedzieć się czegoś o historii i o wojnie. I jeszcze lepiej, kiedy to wspólne poznawanie historii można powiązać z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości, tak jak przewidziano to w projekcie pod hasłem Europa należy do nas. Pamięć i dyskusja o historii nie powinna jednak uniemożliwiać nam spojrzenia w przyszłość. Bez wiedzy historycznej trudno, jeśli w ogóle nie jest niemożliwe, wybudowanie wspólnej przyszłości w Europie. W Polsce historia, pamięć II wojny światowej i ciągle jeszcze jej widoczne skutki kształtuje świadomość wielu ludzi z niemieckiej czy francuskiej perspektywy. Niektóre z naszych reakcji na pierwszy rzut oka mogą się wydawać niezrozumiałe, może też irytujące, ale z pewnością mają swoje korzenie w historycznej traumie, czy w wielu traumach ciągle jeszcze nieprzezwyciężonych. Dlatego też takie projekty, które zajmują się skomplikowaną historią XX wieku, szczególnie leżą mi na sercu. Pandemia koronawirusa, jak słyszałem, także i tej inicjatywie pokrzyżowała szyki. Ale kto wie, być może te bolesne doświadczenia pandemiczne, które nasz świat częściowo postawiły na głowie, będą punktem wyjścia czy inspiracją dla ciekawych dzieł sztuki filmowej. Tak czy inaczej, wszystkim osobom, które uczestniczyły w tych przedsięwzięciach, życzę wszystkiego dobrego w przyszłości i oczywiście serdecznie Państwu gratuluję. Także i w tym roku Nagroda Trójkąta Weimarskiego wędruje w godne ręce. Bardzo dziękuję za uwagę. Panie ambasadorze, dziękujemy Panu bardzo jako filozof, jako znawca historii. Jeżeli Pan spojrzy, to być może za 10 lat ktoś z laureatów dzisiejszej nagrody, czy w Cannes, czy w Warszawie, czy w Berlinie, pojawi się osoba, która jest wśród nas i jest może z Dolnej Saksonii. A zatem jaki to projekt, co jest szczególnego, jakie były doświadczenia i jakie są perspektywy? Zapraszam bardzo serdecznie tę osobę, Johannes Wilc, który jako pedagog wspólnie z uczniami i uczennicami pojawi się na scenie po to, aby zaprezentować projekt.
Szanowni Państwo, Panie i Panowie, bardzo się cieszę, że z czterema uczennicami, z czterech różnych szkół mogę przedstawić kinematoedukacja kinematograficzna w formacie europejskim, który jest uosobieniem partnerstwa. Dolna Saksonia wspólnie z Normandią, z Provence, Côte d'Azur, Lazurowe Wybrzeże, a także z partnerskim regionem z Polski, czyli Dolnym Śląskiem. Kinema istnieje od roku 2004, a zatem zbliżamy się do pełnoletności. Prawie 18 lat, a zatem można pokusić się o pewien bilans i podsumowanie. Kinema to możliwość do współpracy dla trzech państw, Francji, Niemcy i w niektórych latach także Polski. W sumie 24 szkoły, 450 uczennic i uczniów, 24 nauczających, 5 podmiotów, które zajmują się edukacją oraz także 6 artystów zajmujących się kinematografią. Czym jest kinema? Zawsze zadajemy sobie pytanie, czymże jest kinema, dlatego że liczby mówią jedno, ale tak naprawdę istota jest czymś innym. Kinema to radość, jest złożona i to wymiana. Kino, nauka języka, wielogłos niemiecki, polski, francuski, trudne do wytłumaczenia, przyjazny, dosyć wymyślne. A zatem spójrzmy, jak wygląda rok w ramach projektu. Zaczynamy od wyboru filmów. Wybieramy film francuski i niemiecki, czasami wyreżyserowanych przez uznanych artystów, czasami są to filmy, które zostały stworzone przez mniej znanych artystów. W niektórych latach pojawiają się także filmy polskie. Po to, aby móc zająć się w sposób właściwy od strony pedagogicznej, zaczynamy każdy rok od działań edukacyjnych dla nauczycieli. Sztuka powinna mieć miejsce w muzeum, a filmy jak najbardziej w kinie. Tylko w kinie jesteśmy w takiej strefie, w której jesteśmy skoncentrowani na magii kina. Filmy są wyświetlane w oryginale, oczywiście z napisami w Hanowerze, wspólnie z innymi klasami biorącymi udział w projekcie Kinema, w takiej sali kinowej, która była wypełniona po ostatnie miejsce. Potem mieliśmy także możliwość porozmawiania z aktorką pierwszoplanową. Oczywiście wszystko odbyło się w języku francuskim. Dzięki temu, że atmosfera była bardzo otwarta, mieliśmy okazję zadać wiele pytań dotyczących samej osoby aktorki, reakcji jej rodziny i jej odczucia, ale też o kwestie techniczne związane z procesem tworzenia filmu. A potem wracamy do szkoły, a zatem zajmujemy się filmami podczas pracy, podczas lekcji. Tu chcemy osiągnąć to, aby wypracować wspólne tematy, wspólne pytania, wspólne wrażenia estetyczne. Dlatego też spotykamy się w klasach partnerskich. Na początku nawiązanie kontaktów nie jest łatwo. Systemy szkolne są różne, samodzielna praca nie wszędzie jest tak samo istotna, ale z czasem i to się zmieniało. Najpierw zaprezentowaliśmy sobie wzajemnie nasze ojczyzny i to stanowiło także element łączący nas, pomost, który pozwolił na poznanie siebie i swoich ojczyzn. Wspólnie z bratem przygotowaliśmy film, zresztą brał w tym udział także pies oraz figurki Playmobila. Bezpośrednio nad Wezerą taki film powstał i tak zaprezentowaliśmy naszą ojczyznę. W różnych miejscach się uczymy, nie tylko w szkole, kinema wykracza poza mury szkół, także po to, aby szukać dialogu z artystami.
Oczywiście ze względu na pandemię musieliśmy sięgnąć po format cyfrowy. Wszyscy uczniowie i uczennicy mieli możliwość nawiązania kontaktu z naszymi partnerami z Francji. Poza tym spotkaliśmy się z Emmanuel Kurkol, z Deborah Gronick z Ameryki i niemiecką reżyserką Mariną Kumin-Gucci oraz Juliusa Feldmayera, aktora niemieckiego. Przy tej okazji mogliśmy zadać najróżniejsze pytania dotyczące samego filmu, pracy przy powstawaniu filmów. Dzięki temu te rozmowy były dla nas też bardzo interesujące. Otrzymaliśmy wiele informacji na temat tego, jak tworzony jest film, jak powstaje film, jak wyglądają prace, a także mogliśmy zrozumieć tego, co wcześniej było dla nas niezrozumiałe. Była to także doskonała możliwość do poprawienia swoich umiejętności językowych, przezwyciężenia swoich ograniczeń, w sensie nerwowości. Kinema jest możliwa w formie cyfrowej, hybrydowej, ale oczywiście najlepiej w trójkącie tete-a-tete, rozmawiać twarzą w twarz. Spotykamy się także w miejscach, które są wspólne, jak na przykład we Wrocławiu, gdzie kręcony był film Ida. Spotkanie w miejscach trzecich to spotykanie się w miejscach, gdzie wszyscy jesteśmy nowi, gdzie uczymy się nowego i poznajemy siebie. W roku 2021 nie mogliśmy się spotkać w Normandii bezpośrednio, tylko za pośrednictwem jednej z platform medialnych. Ale i to było bardzo ciekawe, bo wspólnie mogliśmy porównywać jeden z filmów amerykańskich z filmami, które opracowywaliśmy podczas naszych zajęć lekcyjnych. Było to dobre i ciekawe doświadczenie, aby po wymianie mailowej zobaczyć się przynajmniej na ekranie komputerów. W ramach projektu Erasmus Plus i we współpracy ze szkołami z Francji i z Polski zajęliśmy się różnymi kwestiami związanymi z zaangażowaniem. Przy tym zajmowaliśmy, a właściwie pytaliśmy się o obszary, w których jesteśmy aktywni i na poziomie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Chcieliśmy się także odnieść do historii Europy, dlatego zaplanowane były spotkania w Normandii, a także w Krzyżowej, aby mówić o wspólnej historii oraz o przyszłości. Ze względu na pandemię nie było to możliwe, ale Europa należy dla nas, do nas, a zatem kontynuujemy naszą pracę. Europa należy do nas, niewątpliwie tak jest. Czym jest kinema dla wszystkich osób zaangażowanych? Przezwyciężamy granice, jeżeli chodzi o systemy edukacyjne, o języki, o kulturę, o kwestie szkolne i o życie artystyczne. Kinema to także odkrywanie kultury języka pozostałych stron. Dzięki temu możemy doświadczyć tożsamości europejskiej na własnej skórze. Nie byłoby lepszej partnerki dla kinemy niż Hanny Szyguli, która urodziła się w pobliżu Katowic, jako młoda kobieta przeniosła się do Francji i stała się twarzą nowego filmu niemieckiego, muzą Rainera Marii Fassbindera. Kiedy zapytaliśmy Hannę Szygulę, czy nie chciałaby objąć patronatem naszego projektu, nie zastanawiała się długo i powiedziała, cytuję jej słowa, jedynym, co nam daje oparcie w natłoku informacji, to zakotwiczenie we własnych przeżyciach, we własnych doświadczeniach. I te osobiste doświadczenia zostaną przedstawione z perspektywy różnych uczestników projektu Kinema. Film start. Film triangulaire, c'est super!
sollte unbedingt am Projekt Kinema Triangulär teilnehmen, weil die Projekte, an denen man arbeitet, sehr interessant sind. Projekt Kinema ist super. Le projet Kinema, c'est une belle rencontre entre les Allemands, les Français et les Polonais. Man sollte am Kinema-Projekt teilnehmen, weil man verschiedene Kulturen kennenlernt. Projekt Kinema ist świetny z ósemny nauka języka. Parce que c'est une expérience linguistique géniale. Das Projekt ist gut, dass man interkulturellen Austausch haben will. Man lernt mehr Leute kennen als bei normalen Austauschen. Dzięki temu projektowi poznaliśmy wielu nowych ludzi. Le projet Kinema pour l'amitié. Dobry sposób do nauki filmowania. Vielen herzlichen Dank. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na scenę pana Hackmana, pana Kleine i pana ambasadora Przyłębskiego. Przejdziemy do wręczenia nagrody. Ta nagroda jest nagrodą szczególną, również jeżeli chodzi o jego wygląd, ponieważ nie jest to zwykła statuetka, jest to szczególna statuetka, która mogłaby być ustawiona inaczej, ale chodzi tutaj o balans, o równowagę. Proszę bardzo. Tomasz Kretschmar przygotował tę skulpturę właśnie dla tego projektu i dla tych laureatów. Powstała z jednej części drewna. Mamy takie trzy filary. Być może przypominają nam dzięki temu trzy państwa Trójkąta Weimarskiego, trzy silne państwa, które przyczyniają się do wypracowania ponad 40% PKB Unii Europejskiej, ale te elementy nie są statyczne, lecz uchwycone w dynamice, a zatem mogą się poruszać, tak jak Trójkąt Weimarski zawsze pozostaje w ruchu. Są to elementy otwarte. I jeżeli utracimy równowagę ze względu na wpływ z zewnątrz, to wtedy, jeśli pozostawimy samemu sobie tę skulpturę, to wtedy powraca do swojej równowagi. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że znajdziecie Państwo dobre miejsce. Być może jest to także pomysł na nowy, na kolejny film. Z naszej strony składamy gratulacje. Zazwyczaj teraz przeszlibyśmy do podania dłoni, do złożenia gratulacji. To w tym roku nie jest możliwe, wygląda to inaczej, ale myślę, że brawa od wszystkich, a przecież wirtualnie towarzyszą nam także widzowie z trzech państw, a zatem te brawa brzmią w całej Europie. Oczywiście statuetka zostanie później przekazana również to, o czym pan burmistrz Klein trzyma w rękach. To dyplom, który wspólnie z miastem i Stowarzyszeniem Trójkąt Weimarski przygotowaliśmy. Tematycznie jest to doskonale zgrane, bo mieliśmy weimarskie lato filmowe, które dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także miasta mogło się odbyć, także kraju związkowego. Pokazywano filmy w ich oryginale, a potem była możliwość prowadzenia rozmów z twórcami. To niewątpliwie skłania do przemyśleń. A zatem z jednej strony to przypadek, że taki projekt miał miejsce, ale doskonale się to także zgrało z naszą nagrodą. Burmistrz miasta Weimar, a także Stowarzyszenie Trójkąt Weimarski przyznają nagrodę Trójkąta Weimarskiego w roku 2021 projektowi Kinema w dialogu francusko-polsko-niemieckim. Nagrodę otrzymuje projekt Europa należy do nas i podpisy fundatorów nagrody. Ten dyplom także trafi w Państwa ręce. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ambasadorowi za wygłoszoną laudację. Oto
tym, o czym Państwo mówiliście, o tej równowadze, niech to będzie zadaniem dla nas na co dzień. I zapraszam Państwa ponownie do zabrania, zajęcia miejsca, a w drodze do tychże będą Państwu towarzyszyły brawa. Dziękuję. Sehr geehrter, ich brauche ein Mikrofon, glaube ich. Nie wiem, czy mnie słychać, czy potrzebny będzie mikrofon. Nie wiedziałem, że mam taki donośny głos. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie burmistrzu, szanowny panie ambasadorze, panie premierze, panowie ministrowie, szanowni goście, dla nas, rodziny Kinema, bo rozumiemy się jako wielką rodzinę, jest wielkim zaszczytem móc w 30-lecie Trójkąta Weimarskiego, w tym bogatym w tradycje i kulturę mieście Weimar, odebrać nagrodę Trójkąta Weimarskiego. W roku pandemii, w roku 21, kiedy wszyscy wycofaliśmy się do życia prywatnego, można było myśleć, że jesteśmy o lata świetlne odlegli od 91 roku, kiedy ministrowie Genscher, Skubiszewski i Dumas podpisywali wspólną deklarację. Od 2004 roku, odkąd nasz projekt istnieje, jesteśmy przekonani, że Europa będzie dla młodych ludzi wtedy miała znaczenie, kiedy umożliwiać im będzie bezpośrednią interakcję z rówieśnikami, możliwość dowiedzenia się czegoś o życiu rówieśników, ale i o sobie. Szukaliśmy uporczywie rozwiązań, które pozwoliłyby nam kontynuować w tych trudnych miesiącach i latach ten projekt poprzez narzędzia internetowe, by otwierać ponownie horyzont dla młodych ludzi. Zwłaszcza teraz młodzi ludzie powinni przekonać się o tym, że Europa jest żywą ideą, choć znajduje się w pewnym uśpieniu w wyniku pandemii. Chcę podziękować moim partnerom, że byli zdeterminowani. Chcę podziękować partnerom z Akademii w Normandii oraz Agencji Normandie Image, niemiecko-francuskiej współpracy młodzieży oraz niezliczonym filmowcom z Belgii, Francji, Niemiec, a w tym roku nawet ze Stanów Zjednoczonych, którzy spontanicznie wspierali naszą inicjatywę. To były ryzykowne przedsięwzięcia, ale były możliwe sukcesy dzięki zaangażowaniu nauczycieli, nauczycielek dyrekcji 24 szkół w Normandii, Prowansji, Alpes-Côte d'Azur, Dolnego Śląska i Dolnej Saksonii. Myślę, że powinniśmy także podziękować ojcom założycielom Trójkąta Weimarskiego, ponieważ bez tego ducha pionierskiego, contre Weimarais, jak się to mówi po francusku, wbrew wszelkim przeciwieństwom, można było wiele osiągnąć. Nie jesteśmy bowiem oddaleni o lata świetlne od tych czasów. Jesteśmy w wspólnym europejskim domu na dobrze zadomowieni. Szanowni Państwo, doceniliście nasze długoletnie wysiłki o spotkania kulturalne i filmowe. Dziękujemy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dla naszych przyjaciół z Dolnego Śląska będzie to równie asumpt do tego, by odświeżyć nasze stosunki. Cieszymy się bardzo z tej statuetki autorstwa Tomasa Kretschmara, która będzie podróżować z nami na kolejne spotkania z uczennicami i uczniami w ramach naszego projektu. Dziękuję bardzo za statuetkę i za nagrodę pieniężną. Dziękuję w imieniu naszej wielkiej rodziny. Dziękuję w trzech językach. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie d'un homme, un n'importe qui. Ne
N'importe qui, ce fut toi, je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. En Champs-Élysées, en Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez en Champs-Élysées. Vic, vic, vap, vat, obsédon, chedi, wat, soj, ta on, kedonia, uzmiš, na wesen, na Champs-Élysées. Kuž not kotnie, svičej na tat, spita už ne, šuci vetat, i jak še tu povidžič ne, na Champs-Élysées. En Champs-Élysées, en Champs-Élysées. Či to tots, či te čin, tu tečniš na jaké cen, a najpikíše całe šne, ja Champs-Élysées. Wir kennen uns seit gestern erst, doch wenn du jetzt nach Hause fährst, dann sagen zwei Verliebte leise au revoir. Von La Concorde bis zum Etoile erklingt Musik von überall. Ja, das ist eine Liebe, die hält 100 Jahre. En Champs-Élysées, en Champs-Élysées. Sonne scheint, Regen rinnt, ganz egal, wir beide sind so froh, wenn wir uns wiedersehen. En Champs-Élysées, en Champs-Élysées. Champs-Élysées. Tu te notes, tu te jeans, tu t'échnis, na jaké cen, a najpinkniše na jecen, na Champs-Élysées. En Champs-Élysées, en Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, en Champs-Élysées. A najpinkniše na jecen, a Champs-Élysées. So froh, wenn wir uns wiedersehen, au Champs-Élysées. Vielen Dank an Dziękujemy Ofelia Ariadna i zespół Wyższej Szkoły Muzycznej w Weimarze. Skoro już o Polach Elizejskich mowa, to ktoś, kto mieszka w pobliżu, pan minister Roland Dumas, z zawodu adwokat, polityk, w 1991 roku był tu na miejscu, kiedy spotkanie trzech ministrów się odbyło. Wysłuchamy teraz pana Rolanda Dumas, który mówi, trójkąt weimarski istnieje i bardzo dobrze, że tak jest. L'esprit de Weimar et l'organisation qui n'en est pas une. Mais vous, vous êtes là, je suis ravi de vous recevoir, je vous le redis. Et nous serons fidèles, si vous le voulez bien, à cette existence qui n'est pas une existence de traité, mais qui est une existence réelle. Le triangle de Weimar est appelé à jouer un grand rôle dans l'histoire à venir. Et il existe, c'est une bonne chose. Et je me réjouis qu'il existe dans les trois pays une petite organisation qui va veiller, qui va surveiller surtout l'évolution des choses dans nos trois pays. Vive le triangle de Weimar, longue vie au triangle de Weimar, et je souhaite que moi-même je puisse vivre assez longtemps pour vous rappeler à ces promesses des créateurs des trois pays dont je suis, et que nous puissions faire un travail utile pour faire vivre l'idée de paix et de surveillance. Ja, dass es existiert, ist eine gute Sache. Tak, to dobrze, że istnieje Trójkąt Weimarski. Zapraszam raz jeszcze pana premiera Bodo Hamelowa i Merle oraz Karinę
uczestniczki projektu Kinema. Widzimy, jak młodzież widzi ten temat, panie premierze, ale wymiar polityczny to jeszcze zupełnie inny wymiar. Kto wie, być może trudniejszy, gdzie potrzeba dużo zdolności, umiejętności. Jakie są pańskie plany na przyszłość? Decydujące pytanie to, jak uda nam się zachować równowagę i postrzeganie z perspektywy poszczególnych krajów, jak przyswoić to sobie. Pan ambasador powiedział, są pewne traumatyczne wydarzenia, które te trzy kraje ciągle ze sobą niosą. Co to oznacza dla Polski, że przez długie, długie dziesięciolecia w ogóle nie istniała jako państwo, zniknęła z mapy Europy? Co oznacza dla Niemiec to, że my byliśmy tymi, którzy zagrażali innym? Co oznacza dla nas, mieszkańców Turyngii, Erfurtu, że w obozie koncentracyjnym, obozie zagłady Auschwitz-Birkenau, piece krematoryjne były wytworzone tu, w Erfurcie, a ten obóz to niemiecki obóz, który pozostaje naszą odpowiedzialnością. Trzeba patrzeć z różnych perspektyw, bo wy, młodzi ludzie, tego nie zaznaliście. I całe szczęście, ale jesteście tymi, którzy zdobywają teraz Europę i trzeba też wiedzieć, gdzie tkwią pewne pułapki w rozmowie z innymi. Czasem trzeba też popatrzeć na siebie samego z innej strony. I to jest to, co wspaniałe w tym projekcie. Wasze pokolenie wiele rzeczy zrobi inaczej, na pewno lepiej niż nam się udało. Wielokrotnie padło tutaj słowo los, ale również słowo odpowiedzialność. Ciekawiłoby mnie, co fascynuje was w Trójkącie Weimarskim, także w kontekście waszego projektu filmowego, co jest dla was ważne, czego życzyłybyście sobie dla wzmocnienia Trójkąta Weimarskiego? Po pierwsze, jesteśmy bardzo wdzięczne za tę okazję, którą tutaj mamy, bo to dla nas istotne, dla naszego rozwoju i dlatego, żeby w przyszłości móc pracować w sferze międzynarodowej. A czego sobie życzymy? W mojej szkole jest możliwość uczenia się polskiego jako języka obcego. Jest mnóstwo uczniów, którzy się tym interesują. Jest wielkie zainteresowanie współpracą nie tylko z francuskimi, ale też z polskimi uczniami. Wymiana w łonie społeczeństwa obywatelskiego to droga do większej tolerancji wobec innych kultur, światopoglądów i odgrywa tym samym ogromną rolę polityczną, bo nie tylko trójstronna przyjaźń ulega wzmocnieniu, ale też zapewniamy dzięki temu pokój w Europie. Panie premierze, Stefan Essel, dzisiaj to nazwisko padło, autor książki Oburzajcie się, angażujcie się, to dotyczy uczennic, uczniów, muzyków, ale także polityków na wielkiej arenie międzynarodowej, którzy ponoszą odpowiedzialność za sprawy wielkie, na przykład prezydencja w Bundesracie, którą przejmuje Turyngia. To, że jako kraj związkowy leżący w samym sercu Niemiec, odwołujemy się nie tylko do tego, że byliśmy i jesteśmy centrum kultury niemieckiej, Goethe, Schiller, ale też zamki, pałace, rezydencje, to coś, co bardzo mocno wpłynęło na całe Niemcy, wychodząc z Turyngii, ale tu przebiegała też granica pomiędzy dwoma krajami niemieckimi, państwami niemieckimi. Pan minister Roth, podobnie jak i ja, pochodzimy z Hesji i patrzyliśmy na Point Alpha, najgorętsze miejsce zimnej wojny. Wy w ogóle nie miałyście okazji tego poznać. Moje dzieci jeszcze pamiętają, jak to oznacza, co to oznaczało jechać przez te granice, ale było to możliwe właściwie tylko w jednym kierunku. Moja rodzina z NRD nie mogła do nas przyjeżdżać. Wiem, co ten podział oznaczał dla Europy, dla rodzin. Cały czas to balansowanie na granicy zimnej i prawdziwej gorącej wojny. Teraz musimy wykorzystać szanse, które mamy, a to oznacza przełamywać uprzedzenia wobec innych, zastępować uprzedzenia wiedzą, bo najlepszym panaceum na uprzedzenia jest
to by nauczyć się, że inni mają inny horyzont doświadczeń, inny horyzont życiowy. Dlatego nie jest to nic banalnego, nie ma niczego banalnego w tym, że stąd chcemy również wysnuwać pewne impulsy do mojej pracy w Bundesracie. Zamierzam jak najszybciej udać się z wizytą do Polski. Jako urzędujący przewodniczący Bundesratu również do Francji, by wszystko to na szczeblu federalnym po 30 latach transformacji w Niemczech móc to mocno zaakcentować, bo to 30 lat szans dla lepszej Europy. Merle, a jakie ty masz oczekiwania wobec świata polityki? Czy jest, co chciałabyś nam tu wpisać do sztambucha na zakończenie tej rozmowy? Myślę, że istotne jest to, by angażować nasze pokolenie także do polityki, byśmy mogli się nauczyć, jak w przyszłości ten kraj powinien działać, jak powinien on wyglądać, ale chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość partycypacji. Pięknie jest obserwować zmiany ku lepszemu, ale ważne jest to, żeby międzypokoleniowa współpraca była faktem. Ci, którzy mają doświadczenia, powinni nam przekazać, co sądzą o popełnionych przez siebie błędach, żebyśmy my mogli ich może w przyszłości uniknąć. Serdecznie dziękujemy. Życzymy Wam powodzenia, a najpierw dobrej drogi do domu, do Dolnej Saksonii. Wszystkiego dobrego w przyszłości, a teraz żegnamy się już z Państwem z hali w Weimarze, Państwem śledzącymi nas na monitorach w Polsce, Francji i Niemczech. Bardzo serdeczne au revoir, bardzo serdeczne do widzenia. Dziękujemy bardzo serdecznie panu ambasadorowi Przyłębskiemu, panu ministrowi Rotowi, wszystkim gościom zebranym w sali. A hasło jak w domu to, co w ostatnim utworze muzycznym będzie nam przekazane. Takim wspólnym domem jest dla nas Europa. Dziękuję wszystkim Państwu za uwagę. Żegnamy się z Państwem w trzech językach. Straight.